Rozmowa dnia. A w naszym studiu pierwszy dziś gość. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rolnictwa. Witam panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry. No pan ma jakieś doświadczenie w jeżdżeniu służbowymi samochodami jako minister i to parokrotny. Był pan z kierowcą, przez kierowcę limuzyną ministerialną na pewno wożony. No bez zboru, jak się domyślam. No i w Ministerstwie Łączności, w Ministerstwie Rolnictwa jeden samochód w przypadku podsekretarza, sekretarza stanu jeden kierowca, w przypadku ministra dwóch kierowców. Ale to nie są kierowcy borowcy, tylko to są kierowcy z puli ministerstwa. To są kierowcy z puli ministerstwa. Był taki zwyczaj, że czasami można dobrać sobie ewentualnie jakiegoś zaufanego kierowcę z zewnątrz i zawsze to dyrektor generalny ministerstwa szanował, ale ja przychodziłem do każdego ministerstwa zawsze z kierowcą z ministerstwa z zewnątrz. Specjalnie są szkoleni ci kierowcy? Przechodzą jakieś długie... Nie, no oni przede wszystkim mają uprawnienia i przechodzą szkolenia, kursy sprawdzające po to, żeby no, poruszali się bezpiecznie. No, jak miał na imię pana kierowca? Jarosław I często pan mówił do niego, panie Jarku, to może, bo ja muszę być tam w Kudowie na 17, to może byśmy tak zrobili, żeby trochę szybciej jechać. No ja zacząłem ministrowanie w tym czasie, kiedy już ministrom nie przysługiwały tak zwane koguty, więc czasami jak ktoś się pytał, czy zdążę na czas, to mówiłem, że tak, bo mam koguta, a czasami dwa koguty, karmazyny w bagażniku, tylko mówię, jak dojadę na miejsce, to pewnie będę już całkowicie opierzone. Obrońcy praw zwierząt usłyszą, że pan koguty żywe. Trochę taki żart, ale rzeczywiście rzadko się zdarzało, że trzeba było kierowcę prosić o to, żeby ewentualnie pośpieszył. Natomiast no, ja starałem się, mam tak uporządkowany, ułożony czas, żeby wyjeżdżać wcześniej i być przed czasem, a nie spóźniać. Nie, to dostanie pan order wzorowego polityka w takim razie, jeśli idzie o poruszanie się służbowymi samochodami. Ja tak dopytuję. No, jako poseł dwa razy otrzymałem mandat za przekroczenie szybkości gdzieś tam w granicach 20 km na godzinę, ja przyznaję. Się, ale tak generalnie staram się zachować na drodze zgodnie z przepisami. No chyba nie ma takiego polityka, który by się przyszedł do mediów przyznać, że on się z reguły stara niezgodnie z przepisami zachowywać na drodze. Ja pytam dlatego, że bardzo trzeźwy, ale też gorzki komentarz dzisiaj Michał Majewski zamieścił w Dzienniku Gazecie Prawnej. To jest publicysta, który napisał książkę o Boże. I pisze w tym komentarzu, zresztą cytowałem też w Przeglądzie Prasy, że to nie Biuro Ochrony Rządu oblewa egzamin z bezpieczeństwa, tylko politycy. Od prawa do lewa przez blisko trzy dekady konsekwentnie ośmieszający państwo. Ponadpartyjnie wspólnie latami łamaliście kręgosłupy instytucji, robiąc sobie z funkcjonariuszy BOR skrzyżowanie kamerdynerów z asystentami. Słyszałem dziesiątki relacji o naciskach i na kierowców, i na szefów BOR, i na wiceszefów MSW w sprawach takich, kto z kim chce jeździć, kto z czego jest zadowolony. Praktyki takie jak podpowiadanie, żeby no, może kierowca ten sam pojechał ze mną tam i z powrotem, a przecież wedle przepisów oni też mają jakieś tam godzinówki. To jest bardzo mocne i ostre oskarżenie pod adresem całej klasy politycznej tak naprawdę, jeśli idzie o to, co się dzieje w relacjach politycy BOR. Oczywiście jest tu wiele racji, dlatego że każdemu z polityków wydaje się, że współpraca z osobą zaufaną to jest gwarancja, że tak powiem, tajności funkcjonowania, bo oczywiście każdemu zdarzają się chwile lepsze i chwile gorsze i dobrze byłoby, żeby w tych gorszych chwilach ten kierowca, ta osoba towarzysząca, ten asystent był osobą zaufaną. Jest to jakby rzecz ludzka, normalna, ale z drugiej strony no, w służbie, która ma chronić najważniejsze osoby w państwie, nie może być sytuacji, kiedy za każdym razem, kiedy przychodzi ekipa, kiedy jest zmiana rządu, zmiana partii rządzącej. Mamy pełną wymianę kierownictwa tej firmy i potem to kierownictwo stara się spełniać życzenia poszczególnych ludzi. Ja wiem, że wśród polityków jest wielu polityków z dużym stażem, że przecież tych ludzi znamy i tych z BOR-u i tych z ministerstw, więc każdy gdzieś tam ma swoje przyzwyczajenia, upodobania. I jeśli jest silny szef BOR-u, silny szef komórki w BOR-ze, to oczywiście powie, że warunki bezpieczeństwa na to czy na to nie pozwalają. I rozsądny polityk to zrozumie. Natomiast polityk uparty niestety czasami i zdarza
czasie to wywiera. Mówi pan o wymianie szefostwa. Zdaje się, że czeka nas wymiana w ogóle służby. No nie wiem, czy wszystkich się da wymienić. W każdym razie nabór nowych pracowników i założenie nowej być może Agencji Panie Ochrony Narodowej. Ja patrzę na to z takim trochę zdziwieniem, bo jest ciągła taka moda w tej chwili do wymieniania na nowe. Ma pan sytuację, gdzie próbuje się zmienić nazwę BOR-u, jeśli się nie zmieni systemu szkolenia, odpowiedzialności, dyscypliny wewnątrz tej formacji, także dyscypliny wobec polityków, to oczywiście nic to nie da. To teraz patrzę na ten mój obszar, z którym niedawno zarządzałem. Powstaje instytucja wspierania rozwoju rolnictwa i też okazuje się, że pracownicy dotychczasowej Agencji Rynku Rolnego, pracownicy dotychczasowej Agencji Nieruchomości tracą stosunek pracy po to tylko, żeby na nowo byli przyjmowani. A może to ma coś wspólnego z tym, że przez długie lata po prostu te instytucje były obsadzane przez PSL swoimi znajomymi, członkami rodzin. Ja pamiętam, panie tak redaktorze, dalej, że i AWS obsadzało, i PiS obsadzało. Ja jak przyszedłem do ministerstwa, nie robiłem czystki kadrowej, nie było totalnej wymiany dyrektorów ani w departamentach ministerstwa, ani w tych agencjach. Powoli na zasadzie pełnej oceny i że tak powiem naturalnej wymiany to się odbywało. Nie potrzeba robić trzęsienia ziemi, bo takie trzęsienie ziemi sprawia, że później siedzi poseł jeden, drugi, dziesiąty w biurze i ma najwięcej interesantów z pytaniami, jak dany problem rozwiązać, bo zachodzę do instytucji, do urzędu, a tam nie wiedzą. Odpowiem dziwnym komplementem. Możemy się potem zastanowić, czy to jest komplement, bo od kolegów, którzy tracili pracę przy różnych okazjach w mediach publicznych w ciągu tych prawie 30 lat CSRP, to oni mówili, że jakich ci z SLD zwalniali, to zwalniali, a jak ich zwalniali ci z PSL, to zwalniali z uśmiechem. O, to może taka no, różnica. Może coś w tym jest. Jest, a jednak. Nie wiem, proszę, ale proszę bardzo. W każdym bądź razie w tej chwili czasami tego uśmiechu brakuje. No, chociażby przykład ostatnio zwalnianego generała przez pana Misiewicza. Tam nawet uśmiechu zabrakło, więc dobrze byłoby, żeby nawet w tych trudnych chwilach czasami taki ludzki gest. Jak pan z domu wychodzi, to się dobrze oddycha? Ja powiem panu, że dzisiaj wychodziłem z domu tak dobrze przed piątą, bo przyjechałem od siebie z Sawic i co ciekawe, u mnie tylko -2, po drodze -10, a w Warszawie -4. Rzadko się zdarza, żeby na wschodzie było chłodniej. Pytam dlatego, bo kolejne alarmy smogowe, zresztą było ich sporo tej zimy, no i jest taka licytacja na temat między samorządami a rządem, kto jaką ustawę wymyśli po to, żeby ze smogiem walczyć. Ja pamiętam, że kiedy ten temat się pojawił już jakiś czas temu, no to szczególnie pomysły bardzo mocnego zaostrzenia norm, jeśli idzie o piece, nie spotkały się specjalnie z dużą przychylnością Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten problem smogu, panie redaktorze, nie występuje tylko w mieście, ale występuje także na wsi. A no właśnie, kto jest winien na wsi? On się nasilił wtedy, kiedy do powszechnego użytku weszły opakowania plastikowe, które są spalane. I to jest niestety, także spalane są odpady. Czyli chce pan powiedzieć, że winne są nie piece, tylko ludzie, którzy po prostu palą czy popadnie? Przede wszystkim winni są ludzie, bo używają do spalania tego, czego nie powinni spalać. Druga rzecz, były dobre programy w zakresie chociażby energii odnawialnej. Prosument przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który wspierał małe instalacje fotowoltaiczne na potrzeby właśnie konsumentów, także takich tych wiejskich, 3,5-4 kW. W tej chwili pieniądze z tego prosumenta zostały wycofane. Programy termoizolacyjne także zostały wycofane, więc dobrze byłoby, żeby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wtedy, kiedy występuje ten problem i kiedy mówimy o konieczności pozyskiwania energii ze źródeł niskoemisyjnych, żeby to zrobić. No, kwestia wymiany pieców. No, też z pewnością rzecz ważna, bo też te piece stare okazuje się, że nawet dobrej jakości węgiel spalają w sposób toksyczny. To jeszcze, jeśli chodzi o inicjatywy z wsią związane, czytam gdzieś w gazetach o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi porozumiało się z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowym w sprawie utworzenia Towarzystwa Rolno-Pocztowego. W ciągu miesiąca, dwóch takie nowe towarzystwo powinno zacząć działać. Dobry pomysł? Zobaczymy. Czas pokaże. Ja wiem tyle, że często do Ministerstwa Rolnictwa pukały różne towarzystwa
w zakresie budowania systemów nie tylko ubezpieczeniowych, ale także inwestycyjnych, ale zawsze z zapytaniem, ile z tego zarobią. I często były to propozycje, powiem szczerze, nieuczciwe. Więc czyli tabeli będziemy... opłat chce się pan przyjrzeć więc... najpierw? Słucham? Tabeli opłat najpierw tak, chce się chciałbym pan się nie tylko tabeli opłat przyjrzeć, ale także temu podstawowemu wkładowi, który resort rolnictwa, ewentualnie Agencja Nieruchomości Rolnych zechce wyłożyć, bo jeśli dzisiaj słyszę komunikat, że agencja zainwestowała w polski cukier, to jestem ciekawy, czy odkupując akcje zewnętrzne, czy odkupując akcje od polskiego cukru i ratując finansowo tę firmę. 40 milionów niespełna na to wydano. Czytamy o tym dzisiaj w jednej z gazet. A to jest mniej więcej tyle, ile Agencja Nieruchomości Rolnych rocznie wydawała na wsparcie działań o charakterze budowy infrastruktury w terenach popegeerowskich. A kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast pukają już masowo do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jarosław Kaczyński powiedział, że do końca roku chciałby, żeby jego partia miała przygotowane listy w wyborach samorządowych, a jak słyszę, PSL z kolei myśli też o dużych miastach. Dobrze słyszę? Panie redaktorze, my jesteśmy po kampanii sprawozdawczo-wyborczej. W tej chwili jesteśmy w trakcie dużych spotkań samorządowych. Do końca czerwca chcemy mieć pełne listy i kandydatów na radnych, i kandydatów na wójtów, burmistrzów, także prezydentów. I w wariancie ewentualnie kadencyjności i braku tej kadencyjności, więc to wszystko rozważamy i przygotowujemy się do tego. Jesteśmy o kilka miesięcy przed Prawem i Sprawiedliwością, także o te wybory samorządowe jestem spokojny. A pan się wybiera też do samorządu, czy zostaje przy parlamencie? Panie redaktorze, kandydowanie do samorządu i wygranie to jest automatycznie utrata mandatu posła. Takie są dzisiaj przepisy, więc mieliśmy już takie przypadki, chociażby z posłem Sosnowskim, który został radnym i przestał być posłem. No, z drugiej strony można zaryzykować utratę roboty rok przed upływem kadencji, a uzyskać pewne 4 lata. Nie patrzę na to, panie redaktorze, jak na roboty, jak na pewność. To jest także swego rodzaju misja, odpowiedzialność i skoro kandydowałem do Sejmu i te funkcje mi wyborcy powierzyli, to chcę ten mandat wypełnić do końca. Natomiast co będzie w następnych wyborach, to wyborcy zdecydują. A ci działacze PSL-u, których nie ma dzisiaj w Sejmie, szykują się do batalii samorządowych, na przykład były premier Pawlak? Nie wiem, nie rozmawiałem z premierem Pawlakiem na ten temat, ale z pewnością większość będzie kandydowała, natomiast też liczymy na to, że później ci samorządowi, którzy ewentualnie w wyborach samorządowych nie uzyskają mandatów, także będą kandydowali w wyborach parlamentarnych. To jest rzecz normalna, to z kadencji na kadencję jest praktykowane. Mówił Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rolnictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest 7:27.